Od 1 czerwca możemy bezpiecznie korzystać z nowej drogi. Prowadzone przez ostrowiecką firmę budowlaną Radosława Malca prace zostały ostatecznie zakończone. Miło mi, że uczestniczyłem w realizacji fajnego odcinka drogi. Zresztą muszę się pochwalić, że to nasz trzeci etap. Cieszy mnie tym bardziej, że też jestem mieszkańcem tego osiedla. Ulica Krzemienna została oficjalnie oddana do użytku i teraz zarówno kierowcy, rowerzyści, jak i piesi mogą bez problemu od ulicy Jurzeckiej, ulicą Rzeczki, przecinając ulicę Sienieńską, dojść lub dojechać aż do ronda na Bałtowskiej. Odcinek kilometr 100 metrów, 7 milionów 150 tysięcy złotych. Budowa w takim dziewiczym terenie, więc budowa od podstaw. Zakończona z wejściem w rondo Bałtowska-Samsonowicza. Ważny taki ciąg ulic. Pozwala na szybkie dotarcie w tą część miasta, do tej części miasta, ale z drugiej strony też pokazuje też potencjał tych terenów przyległych do tej ulicy, ponieważ te tereny się otworzyły. Widzimy nowe inwestycje, widzimy nowe nieruchomości i nowe firmy, co też daje nadzieję na przyszłość, ponieważ w tych obiektach tętni życie. Oddanie do użytku ulicy Krzemiennej kończy trzyetapowy zakres prac, który rozpoczął remont najpierw ulicy Rzeczki do skrzyżowania z Sienieńską, następnie budowa od skrzyżowania z Sienieńską właśnie w kierunku Bałtowskiej do skrzyżowania ulicy Milewskiego i ten trzeci, który połączył układ ulic z Bałtowską. Jest tutaj podwójny chodnik, ścieżka rowerowa, droga szerokości 7 metrów, nawierzchnia z SMA. Także jesteśmy zadowoleni z realizacji tej inwestycji. Inwestycja miała być zakończona do końca maja. Odbiór taki techniczny odbył się już 24, także wykonawca zrealizował tę inwestycję przed terminem. W planach jest uruchomienie na tej trasie również komunikacji miejskiej. W ciągu ulic znajduje się bowiem 5 nowych zatok autobusowych. Przy ulicy zamontowano nowoczesne oświetlenie LED-owe.